Witam wszystkich. Jeśli szukacie fajnych atrakcji w samym rynku w Krakowie, to miejsce jest idealne dla Was. Patrząc od rynku, szukamy wejścia na ulicę Grodzką 2. Wszystkie atrakcje mamy na tej samej ulicy. Ulica nazywa się Grodzka. I gdy kupujemy największy pakiet, najpierw zaczynamy od czterech pierwszych, które są tutaj, ale będzie to niespodzianka, zobaczycie je na moich filmikach. Serdecznie zapraszamy. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapki w górę. Kolejna atrakcja tutaj, kino 7D. I tak sobie jedziemy po chińskim murze. Kina zrzuca tu na krzesło. Taka zabawa. Ohoho. Jedziemy dalej. Mission Impossible. Przechodzimy pod laserami. Świetna zabawa dla dzieci. I dla dorosłych także. Trzeba się trochę gimnastykować. Tutaj na górze mamy czas, musimy wciskać wszystkie czerwone przyciski, chodząc między laserami, tak żeby zdążyć przed końcem tego czasu we wszystkich pomieszczeniach tutaj. A teraz kolejny labirynt. Szukamy przycisków i wciskamy przyciski w labiryncie. Chodzimy w labiryncie i szukamy przycisków między ścianami. Tak w zasadzie mamy tutaj cztery atrakcje. Pierwsza, strzelanie z łuku. Ubieramy takie gogle i strzelamy do takich różnych przeciwników. Rewelacja. Można się zmęczyć, cały czas trzeba się ruszać. Druga atrakcja to mur chiński, gdzie siedzimy na takim krześle i jedziemy dynamicznie w dół. Bardzo fajna rzecz. Później biorą nas do takiej sali z laserami. Lasery są także rewelacyjne. Musimy cały czas albo do dołu schodzić, albo do góry, przemieszczać się w lewo, w prawo. Niektóre są jeszcze ruchome. Świetna zabawa. I tak samo wciskamy przyciski. I na koniec mamy taki labirynt, gdzie chodzimy pomiędzy takimi różnymi przeszkodami jakby. One są takie dosyć łatwe, bo to są takie miękkie falbany, które nam tylko przeszkadzają w widoczności. I szukamy na ścianach przycisków. Powiem Wam, wszystkie cztery atrakcje są super. Zapraszam Was w to miejsce na ulicy Grodzkiej. Kierujemy się na kolejne atrakcje, które są na tej samej ulicy, tuż za rogiem. Od samego centrum idziemy tutaj i znajdujemy napis na górze.
wejście na roller coaster, który rekomenduję, i komnatę nieskończoności, jak i labirynt Rozczany, znajduje się na tej samej ulicy. Wystarczy przejść kawałek tutaj bok, pamiętamy numer i wchodzimy tutaj do środka. A teraz po przejściu kawałek ulicą czekają na nas kolejne trzy atrakcje, które zobaczycie za chwilę. Trzeba wiedzieć, gdzie iść, bo wszedłem w ścianę. Można patrzeć na dół. Świetna zabawa. Wchodzimy. Szukamy przejścia dalej. Taka świetna zabawa. Powiem wam, ten labirynt to jest rewelacja. Naprawdę. Chodzisz i szukasz. Przejść. Super zabawa. I cały czas myślisz, którędy iść. Rewelacja. O! Ściana czy ja? Chyba ja. Powiem wam, roller coaster tutaj rewelacja, naprawdę. Warto się nim przejechać. Wrażenia niezapomniane. Mamy takie zabezpieczenie, możemy się trzymać tutaj przy ściance takiego uchwytu. Wszystko jest bezpiecznie i na samym dole podłoga cały czas nam się rusza, więc wrażenia niezapomniane. Rekomenduję. I tak, po wszystkich wrażeniach dzisiejszych zostaje nam na koniec Muzeum Żywych Motyli. Zapraszamy dalej. Zapraszam was do Muzeum Żywych Motyli. Tutaj czeka na nas kolejna niespodzianka, o której przekonacie się za chwilę. Zapraszamy do środka.